Widzę jutrzejsze śniadanie, chodź major. A major tylko wącha te kapelusze i się zastanawia, po co ja to zbieram. Nie ma tak pieczona w kania w panierce albo bez. Na tej łące było ich nieraz bardzo dużo, ale widzę ślady dzików. Jej kosiarka niedawno tu robiła, więc no. Ciekawe, czy jeszcze uda się coś znaleźć. Może gdzieś pod drzewem. Albo gdzieś tam na granicy z lasem. Chodźmy, rozejrzyjmy się. Grzybobranie z majorem. Nie mam pojęcia, czy to są kanie. Jak tak, to bardzo małe. No więcej nie urosną. Widzę ślady, ale nie jestem tu sam, żeby zbierać takie rzeczy. Mam konkurencję w postaci innych zbieraczy oraz dzikich zwierząt. A kapelusz gdzie? Trzeba chodzić, szukać, sprawdzać i być cierpliwym. Mała, ale zawsze. Bardzo nieprofesjonalne zdjęcie kapelusza. Ale biorę, póki jest. Mój puszysty. Idziemy dalej. Nic tu dla ciebie nie mam. Major, poszukiwasz, też coś znalazł? To chyba sarny. Tak właśnie wygląda owczarek niemiecki, zadowolony ze swojej zdobyczy. Nie jest wcale taka stara. Lepsze to niż te kamienie. Dobra, chodzi, idziemy. Weź i chodź. No właśnie tak. W domu sobie pogryziesz. Jest jeszcze jedna, ale ją zostawiam. Bo już tam jakieś robaki zdążyły się zadomowić, niech sobie jedzą. Trzeba też uważać przy zbieraniu kani, żeby nie pomylić z chyba najbardziej zabójczym grzybem, jakiego znam, czyli muchomor sromotnikowy. Chodź. Zadowolony z kamieniem, kość już zdążył zostawić. Major. Nie wiem, czy coś jeszcze uda nam się znaleźć.
A na tej łące widziałem znacznie więcej kani. Nie dziś, trzeba poszukać inne miejsce. No i tymi ładnymi widokami będziemy się żegnać. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.